Dziś w tym studiu wielokrotnie padną dwie liczby, 12 i 15. Liczby, za którymi kryją się prawdziwi ludzie i prawdziwe historie, ale o tym, co dokładnie to oznacza, powie nam dzisiaj Asia Przytakiewicz. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Asia, za nami taki wyjątkowy wczorajszy event. I to było coś niezwykłego, bo miałem takie wrażenie, że zaprosiłaś nas tam wszystkich, kilkaset osób. Przyszliśmy sobie, nie wiedząc, co nas czeka, jak na pokaz mody, z szampanem w ręku, inni wodą z wodą zawodkami. Koreczki sobie zajadaliśmy. Tylko jak zaczął się pokaz mody, to zaczęła się też taka dramatyczna muzyka, a każdy z dwunastu modeli wpadł na koniec w przepaść. Co to miało symbolizować? No właśnie, po pierwsze muszę zdementować tylko jedną rzecz, bo to nie był pokaz mody. I głównie nie byli to modele, tylko tak. to byli mężczyźni, którzy, jak sam, sam zauważyłeś, też bardzo różnie wyglądali. Byli w różnym wieku, mieli symbolizować różne generacje i po prostu różne, różnorodność mężczyzn. 12 na 15 to, jest, to są szokujące dane statystyczne, ponieważ wiemy, że to jest 15 samobójstw dziennie popełnianych w Polsce, z czego 12 to mężczyźni. Codziennie w Polsce jest ludzie, 15 osób popełnia samobójstwo. Codziennie w Polsce. A drugie tyle próbuje. Czyli w sumie mamy 15 tragedii, kolejne 15 prawie tragedii, i teraz wyobraź sobie e, całe grono ludzi, które są wokół tego. Bo przecież każdy człowiek ma swoją rodzinę, ma jakichś bliskich, ma przyjaciół, ma kolegów w pracy. Więc wyobraźmy sobie, możemy sobie tylko myśleć o tym, jak ogromny impakt to ma też na innych na najbliższych. Te przerażające dane dla mnie były czymś zaskakującym, bo jednak 12 na 15 no to jest proporcja, której się zdecydowanie nie spodziewałem. Ty rozpoczynasz tym akcję społeczną, o której za chwilę będziemy rozmawiać jeszcze bardziej szczegółowo. Zastanawia mnie, z jakich badań wynikają te dane, na czym się opieracie w swoim projekcie? No To są badania wszędzie dostępne, no chociażby z Instytutu Suicydologii, więc... To są badania oficjalne i nie, nie ma tu najmniejszej pomyłki. I one uświadamiają jeden ogromny problem, a mianowicie taki, że mężczyźni nie sięgają po pomoc, nie sięgają po leczenie, otruci stereotypami typu chłopaki nie płaczą tak. i jak widać, są na tyle długo w takim emocjonalnym kryzysie, że decydują się na krok ostateczny na odebranie sobie najcenniejszego daru, życia. Często w ciszy, tak jak mówisz, nie rozmawiając z innymi. Bo chyba jest coś takiego, pewnie też to zauważasz, że dziewczyny jak się umówią właśnie na wody, czy winko, to sobie porozmawiają o różnych sprawach. Czasami zrzucą z siebie pewien balast i po prostu jest im lżej. Dokładnie. A faceci jak Zbierają się, jak się po, umówią, pożarą. to się poklepią po barkach i powiedzą, no wszystko dobrze, wszystko dobrze, możemy iść na mecz. Dokładnie tak. Bo pójdą na piwo, porozmawiają... E... Dokładnie o futbolu, albo o sporcie, albo o tenisie, e, albo o tym, jakie to wspaniałe odnoszą sukcesy. A bardzo często płaczą w środku, bardzo często są samotni, bardzo często nie nawiązują między sobą też e, szczerych relacji. Właśnie przez to, właśnie przez, to, przez te nasze toksyczne, od lat nam wpajane stereotypy, zarówno w stosunku do kobiet, są inne, ale w stosunku do mężczyzn. Tak samo toksyczne i tak samo krzywdzące. Jakie są? Bo wydaje mi się, że wiele osób może sobie pomyśleć: Asia Przytakiewicz, no to tak, w młodzie od wielu lat, wcześniej pomoc kobietom, mówienie otwarcie o funduszach, o pieniądzach. Co sprawiło? Bo mam wrażenie, że jak taka potrzeba wypływa, by zająć się jakimś tematem, to ona wypływa z serca, a z serca to znaczy z jakichś prywatnych doświadczeń. Co takiego sprawiło? Czy ja? Jaka historia, że stwierdziłaś, że podejmiesz się właśnie tego tematu? Powiem szczerze, że powodem nie była żadna jedna historia. Po drodze one się wydarzały. Najpierw to była, wiesz, co, to tak jak era nowych kobiet, też się nie wzięła z jednej konkretnej historii. Wzięła się z tego, że ja przeczytałam dane, że według WHO Polki najmniej z całej Europy akceptują siebie, mają najniższe poczucie własnej wartości. I to mnie szokowało, że my w Polki jesteśmy na 42 miejscu, tak piękne, mądre, ambitne. Kobiety tak postrzegane na świecie, ale już same siebie krytykują. Dokładnie, a same odwrotnie. I, bo okazało się, że my jesteśmy e, ofiarami przemocy własnej, e, niestety największymi w Europie. Tak. I to spowodowało, że ja zaczęłam zgłębiać ten temat. To spowodowało, że e, pierwsze spotkanie miało miejsce w listopadzie 2018, gdzie było 30 dziewczyn z całej Polski, z różnych rejonów. I to, I to rozpoczęło wielki ruch społeczny Eranów Kobiet. Dzisiaj jest nas ponad, grubo, ponad 800 tysięcy, 111 liderek. Więc pierwsza nasza akcja była, nie bałam się o tym rozmawiać, szczęścia można się nauczyć. Drugi problem, który jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z setkami, tysiącami kobiet, zauważyłam, to ogromne uzależnienie finansowe i ogromny strach przed zapytaniem, nawet. I zastanowieniem się nawet, czy te pieniądze mi się należą. Więc to była druga nasza akcja. A trzecia jest spowodowana tym, że ja cały czas obserwuję, rozmawiam z ludźmi i widzę, jak olbrzymi kryzys jest nieporozumienia. I dlatego postanowiłam rozszerzyć kręgi orynowych kobiet, zaprosić mężczyzn, których kobiety tak bardzo potrzebują i tak bardzo czasami jesteśmy zagubieni w tym tych e, takich toksycznych i niezprawiedliwych teoriach wobec siebie nawzajem i, wobec, i, i również oddzielnie, że mm, głośno chcemy tą akcją, e, ogólnopolską koalicją przeciwko samotności, powiedzieć, że szczera rozmowa, sięganie po pomoc, szukanie wsparcia to nie jest słabość, tylko wielka odwaga i siła. Mhm. Ale myślę, że przed Tobą tym razem jednak trudniejsze zadanie, bo my może żyjemy w takiej bańce, kiedy bez względu na płeć potrafimy już powoli mówić o swoich emocjach. Mówię o tych większych miastach, o takich środowiskach, gdzie faktycznie dzielimy się ze sobą najtrudniejszymi doświadczeniami. A pamiętamy, że przecież Polska to są też zupełnie jeszcze inne kierunki, inne miejscowości. Czy są jakieś takie działania, które planujesz, żeby właśnie dotrzeć też do tych, do tych innych regionów, do tych innych społeczności? Zdecydowanie tak, aczkolwiek muszę cię tutaj z jedną rzeczą rozczarować, ponieważ mężczyźni dalej się nie dzielą tymi okay. i dalej nie Okej, to ja żyję w takiej banieszce, w takiej malutkiej. Tak, ty żyjesz wśród wybitnie świadomych ludzi i bardzo otwartych, natomiast mężczyźni naprawdę krępują się mówić o swoich, wydaje im się, słabościach, a tymczasem o, umówmy się, że pragnienie bycia wysłuchanym, zauważonym, bycia potrzebnym, to są pragnienia, które nie mają płci. I każdy cywilizowany człowiek, mądry człowiek, je ma i powinien je mieć, i powinien o nich mówić. W związku z tym, e, kiedy rozmawiam z psychologami i, i terapeutami, powiedzieli mi: Sytuacja jest o wiele gorsza niż tobie się wydaje. W związku z tym, dlatego mówię ci, że niestety tu Cię muszę zasmucić, e, ale oczywiście. Mm, to o co zapytałeś bardzo słusznie. Jak sobie damy radę w mniejszych miejscowościach, tak, gdzie nie ma, e, wiesz, zbyt wielu akcji tego typu. Ale my chcemy dotrzeć do różnych regionów Polski i tu dzięki moim fantastycznym liderkom erenowych kobiet będziemy organizować psychoedukację w, w całej Polsce i również po prostu ludzkie spotkania, gdzie będziemy się spotykać razem, rozmawiać gdzie ja nie będę we wszystkich tych spotkaniach oczywiście uczestniczyć. Dziewczyny będą to organizować, wiem, bo to organizują od prawie 6 lat. Świetnie. Rewelacyjnie i są w tym super aktywne. I wiem, że teraz rozszerzą kręgi. Powiedziałaś, że musisz mnie trochę rozczarować, bo jednak według Ciebie, to niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim momencie życia, czy, czy gdzie mieszkamy, to niezależnie też od płci, mamy ten czasem problem, żeby się wygadać. Czyli z Twoich takich na przykład doświadczeń dotyczących bliskich osób masz, tak? Czasem już tak, wiesz, przypiliś tą szpileczką, żeby nie wiem, czy rinkę, czy twoi synowie powiedzieli ci o swoich emocjach? Znaczy w ogóle wiesz, mężczyźni prawie w ogóle nie mówią o swoich emocjach, i to jest ten problem, bo my kobiety, e, właśnie wiesz, to tak jak, tak jak sam powiedziałeś, idą się wygadać, wyżalić, porozmawiać, wesprzeć, i na to jest społeczne przyzwolenie. Natomiast mężczyźni otruci tymi stereotypami, że mają być tacy sprawczy nie robią tego. Dlatego myślę, że mając ciebie w domu, nie da się nie gadać o emocjach, bo masz swoje sposoby. E, to znaczy, wiesz co, akurat moi synowie to są wybitnie też świadomi, bo czytają niesamowite książki, o wiele mądrzejsze niż ja, filozoficzne, psychologiczne i czasami, wiesz, ja na przykład siedzę z jednym albo drugim swoim synem, to ja mówię, poczekaj, 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 ja muszę sobie zanotować mm, ten tytuł. To oni cię inspirują. Oni mnie inspirują, a nie odwrotnie. Ale wasza koalicja przeciwko samotności ma tych punktów, tych celów do y, odhaczenia o wiele, o wiele więcej. Co jeszcze zrobicie, żeby pomóc mężczyznom w tym y, czasie samotności? Przede wszystkim powstaje strona, która, y, która premiera będzie miała dzisiaj, gdzie będziemy zamieszczać psychoedukacyjne treści oraz informować o tym, gdzie można zadzwonić, na jaki telefon zaufania, czy w danym regionie jest fundacja, która. Która też wzbudza nasze zaufanie, bo wiesz, my nie możemy tak bezmyślnie też zarzucić wszystkich informacjami e, o miejscach, które na przykład już nie istnieją albo nie są wiarygodne. W związku z tym my będziemy cały czas odświeżać te informacje, ale ta strona, koalicja przeciwko samotności, niewątpliwie będzie takim, e, takim miejscem informacyjnym bardzo ważnym, gdzie mężczyźni i nie tylko mężczyźni, wszyscy będą mogli zobaczyć, gdzie w razie Wielkiego kryzysu, mogą się zgłosić po pomoc. A wiesz, sytuacja dzisiaj wygląda o tyle dramatycznie, że jeżeli potrzebujesz opieki psychoterapeuty, a nie możesz za nią zapłacić prywatnie, to czekasz na taką wizytę, wizytę w zależności od regionu w Polsce, między 100 a 200 dni. To jest bez sensu. No więc... Bo przez 100-200 dni można ja podjąć najbardziej dramatyczną decyzję. Dokładnie, dokładnie. W związku z tym i wiesz, jak, jak ja zaczęłam o tym wszystkim czytać, jak zgłębiłam ten temat, mało tego, nie ma środków psychologicznych, psychoterapeutycznych, do których w razie kryzysu możesz się zgłosić. Są tylko szpitale psychiatryczne, o których e, pani ministra e, Izabela Leszczyna wczoraj powiedziała wyraźnie, że jeździła teraz ostatnio po całej Polsce, odwiedzając tego typu miejsca i zobaczyła, że jest to Horror z XIX wieku. Tak. W związku z tym, jak ja to wszystko wiesz, zaczęłam przyswajać te informacje i analizować je, to stwierdziłam, że musimy sami sobie pomóc. Musimy zacząć my działania te prewencyjne, bo nie ma co tutaj liczyć na to, że już nastąpi cud i nagle i nagle zamiast 15 tysięcy terapeutów na 40 milionów Polaków, nagle urodzi się kolejny milion. I wszyscy będziemy mogli liczyć, albo ci, którzy w potrzebie będą mogli liczyć na pomoc ekspertów. Musimy sami zacząć sobie pomagać. Waszą akcję wspiera Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji. oraz Uniwersytet SWPS, tak? I czy tobie wydaje się, myśląc o tych dwóch ministerstwach, bo jednak robisz tych rzeczy bardzo dużo społecznie, widzisz z jakimi problemami zmaga się? No dzień dobry, jest z nami też Bella, która tutaj. No to jest miłość. No jest miłość, jest miłość, więc proszę, proszę z nami być jako tutaj trzeci bohater tego planu. Yy, jesteś bardzo świadoma tego, z jakimi problemami zmaga się nasz kraj, różne grupy społeczne. Czy wyobrażasz sobie, że mogłabyś wejść do polityki? Nie, bo yy, po pierwsze są lepsi ode mnie, którzy to robią. Są też gorsi. Wiem, wiem, są też gorsi na pewno, ale wierzę, że Będą, są lepsi, znaczy po pierwsze, są lepsi i będą jeszcze lepsi, mhm. a nie oszukujmy się, polityka to jest, ja podziwiam wszystkich, którzy, może nie wszystkich, ale podziwiam tych, którzy są lepsi i, e, i są na tym polu, bo, a jest to wyjątkowo okrutne środowisko. To jest, wiesz, ty jesteś narażony, ty, no, po pierwsze, jest to gigantyczna odpowiedzialność tak. społeczna. To jest zarządzanie też budżetem krajowym, który pochodzi ze składek nas wszystkich. W związku z tym odpowiedzialność jest olbrzymia, a do tego wiesz, nieprawdopodobna presja związana z ocenianiem Twojej pracy, która bardzo często opiera się po prostu tylko i wyłącznie na złych intencjach, ta ocena. W związku z tym łatwo też się załamać, łatwo dać sobie złamać skrzydła. Także ja. Izabela Loszczenę, ministra zdrowia oraz e, ministra Barbarę Nowacką, e, ministra edukacji, z którymi, które wspierają moją akcję. Ja je naprawdę podziwiam. A myślisz, że na przykład z biegiem czasu mogłoby się w tobie coś zmienić? Bo jest też dużo komentarzy po prostu. Joanna Przytakiewicz na prezydentkę. <grym> tak, to nawet, wiesz, ktoś mnie pytał, czy, ponieważ my utrzymywaliśmy w tajemnicy, tak jak sam tak. powiedziałeś, co, co będzie jutro, co było wczorajszym wydarzeniem i niektórzy nawet pytali, czy to nie jest przypadkiem, Początek mojej kampanii prezydenckiej. E, wiesz co, od nich polityczki i politycy robią swoją pracę, a my aktywiści swoją. I będziemy się wspierać nawzajem, bo to się nie wyklucza. Mhm. Mamy Pride Month, Miesiąc Dumy. E, to też jest bliski Ci temat, wspieranie osób LGBT+. Bardzo. Czy uważasz, że jesteśmy w lepszym miejscu? Niż o, kilka zdecydowanie. Lat to jest w ogóle niebo, a ziemia. To jest, to jest w ogóle niesamowite. Ja jestem bardzo dumna, szczerze mówiąc, tego, co... Wszyscy wspólnie osiągnęliśmy w tym temacie, ponieważ myślę, że sympatia społeczna do środowiska LGBT jest nieprawdopodobnie dużo większa. Świadomość w ogóle społeczna również. No i to, że my, kobiety, jednak Was kochamy i LGBT środowisko kochamy bardziej. No co tu dużo mówić. Sympatia to jest jedno, ale podpisane bądź niepodpisane pewne dokumenty. To jest drugie, a mówimy o miesiącu równości. Czy czujesz, że już jest w Polsce równość? Nie, absolutnie. To jest jeszcze daleka droga. My jesteśmy na tej drodze i idziemy nią, i idziemy nią bardzo konsekwentnie, ale jeszcze daleka droga przed nami. Mhm. Nie ma równości ani jeżeli chodzi o równość płci, ani płac, ani równych szans, możliwości, to na pewno nie. Mhm. Powiedziałaś kilka lat temu w wywiadzie, że w swoim biznesie modowym w butiku Zatrudniasz kobiety bądź osoby LGBT, ponieważ uważasz, że heteroseksualnym mężczyznom akurat w tym biznesie brakuje pewnego rodzaju wrażliwości i nie macie za bardzo o czym rozmawiać właśnie w tym temacie. Czy podtrzymujesz te słowa? Bo ostatnio zapytałem też Małgosia Rodonek właśnie o jej podejście do tej kwestii, bo też ma swój butik. I ona akurat powiedziała, że kurczę, ja postrzegam równość inaczej. Równość to równość, i kieruję się innymi rzeczami przy zatrudnianiu pracowników. Ja ci powiem szczerze, że ja. To jest akurat zupełnie inna sytuacja, dlatego że mój syn, który jest totalnie hetero, on przejął lamanie i on teraz nią kieruje. W związku z tym on się już swoimi, e, e, wiesz, e, swoim punktem widzenia kieruje. Natomiast ja w dalszym ciągu uważam i tego zdania nie zmienię, że środowisko LGBT, jeśli chodzi o sztukę, piękno, e, modę, no jest zdecydowanie bardziej wrażliwe. Nie ma sobie równych. Nie ma sobie równych. Tak jak równych nie ma sobie e, twój ukochany, który wczoraj podczas wieczornego eventu pierwszy najgłośniej krzyczał brawo, dopingował cię tak pięknie, że, że serce rosło. Czy wy macie taką relację, że mm, on nie zawsze jest na tak i czas sobie tak mówi, umie, powie, umie powiedzieć ci: Asia, tutaj to jednak stop. Wiesz, jeżeli tak mówi, to on mówi to tak łagodnie, bo wiesz, ludziom się wydaje, że on jest, że to jest jakiś facet z ADHD, w ogóle szalony i tak, tak. dalej, a tymczasem. Rinkę jest bardzo spokojny, i to jest. Ja uważam, że to jest najbardziej męska cecha ze wszystkich cech. Bo czasami się mężczyźni pytają, co to znaczy być męskim? To znaczy być spokojnym, troskliwym, czułym, dawać wyrozumiałym, bezpieczeństwo. Da, dawać bezpieczeństwo i spowodować to, że, wiesz, że czujemy się ze sobą bezpiecznie. I powiem Ci, że moja przyjaciółka mi powiedziała coś takiego bardzo mądrego też ostatnio. Ponieważ jej były narzeczone, bo już w tym momencie akurat się rozstali, ona była, była sytuacja, kiedy ona była bardzo zdenerwowana. Była zdenerwowana z powodów, miała kłopoty rodzinne i to była jakaś taka napięta sytuacja. I on się na nią obraził. Że ona nie stawia go na pierwszym miejscu, że, że, jest, że wytwarza napięcie w domu i tak dalej. I. On powiedział jej, ja się nie czuję panem tego domu. Okay. I ona powiedziała bardzo mądrze, mówi, słuchaj, bycie panem domu, to znaczy, że to ty potrafiłbyś mi powiedzieć, słuchaj, będzie dobrze. Albo jestem tutaj z tobą. I tylko jestem nie ciebie ja Dokładnie, bo na pewno potęgowanie między sobą nawzajem, napięcia i, i takie powiedzenie sobie jeszcze pretensji dodatkowo, że ty jesteś zdenerwowana i ja, to, to ja, i ja jeszcze w związku z tym zły, że ty nie jesteś e, dzisiaj okej, okay, no to to już jest taka najbardziej niestety niemęska rzecz i taki niemęski grzech. Mm -hmm. I zresztą kobieta tak samo. To, 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 to jest akurat... to tutaj. Tu, takie emocje nie mają płci, no bo potęgowanie w sobie napięcia, pretensji, złości, żalu, to na pewno niczego nie rozwiąże. Natomiast rynkę właśnie taki jest. To jest... To jest moja wielka opoka. To jest mój naprawdę przyjaciel. To jest osoba, z której ja totalnie odpoczywam. I, I to jest właśnie ta męskość. Powiedziałaś o jego wielu pięknych cechach. Zastanawia mnie, czy on jest inny po polsku, a inny po angielsku. Nie, on jest taki sam. Wiesz, do niego bardzo często ludzie przeważnie mówią Hi, how are you? No bo nigdy nie bo wiedzą, o no myślą, myślą, że on nie, mówi tak. tylko po angielsku. I czy holenderską, natomiast on rewelacyjnie mówi po polsku, aczkolwiek jest takimi swoimi też śmiesznymi naleciałościami, co jest czasami bardzo rozczulające, ale on jest taki sam, bo to jest wybitnie szczery człowiek, który ma, wiesz, on również dzięki swoim programom misyjnym niesamowicie otworzył się na ludzi, wiele w swoim życiu też przeżył, w związku z tym ma zupełnie inną empatię, tolerancję, wrażliwość na inne. Na wasz związek patrzy się pięknie, Wasz związek też jest mocny, ale wydaje mi się, że taką moc właśnie w relacjach, jednak utwierdzają też czasem te ciężkie momenty za wami taki kilka lat temu, kiedy walczyliście o zdrowie yy, i życie Rynkiego. możesz powiedzieć, że, że to był dla was jakiegoś rodzaju test najcięższego. No chwila? to na pewno, to na pewno, bo to jest coś, to jest właśnie taka sytuacja, o której się kompletnie nie spodziewasz, że wiesz, tu jest mieliśmy bardzo świeży, młody związek, aczkolwiek bardzo dojrzały ze względu na nasz wieki doświadczenia i nagle spadło na nas e, jak grom z jasnego nieba diagnoza rynkę i było naprawdę ciężko i było naprawdę e, wiesz że praktycznie rynkę był na granicy życia i śmierci w którymś momencie ale ja jest, ja akurat jestem o tym przekonana wierzę że miłość potrafi bardzo wiele zwalczyć i w tym przypadku E, dzięki Bogu tak, tak się stało. W związku z tym miłość daje wielką siłę. Troska daje wielką siłę. Dlatego ja wiem, ile to potrafi pomóc, jak bardzo uratować. W związku z tym, tym tą wiarą też chcę się dzielić z innymi, bo to jest cudotwórcze. Oczywiście jest to, że byłaś przy rinkę cały czas. Ale czy to jest prawda, kiedy ludzie mówią, że przy takiej choroby to nie choruje jedna osoba, ale dwie? To choruje cała rodzina. To jest, wiesz, cały masz ekosystem wtedy współchorych ludzi, bo wyobraź sobie, że jeden z rodziców jest chory, są dzieci w domu, jest, jest partner, rodzic, nieważne czy to jest kobieta czy mężczyzna, są rodzice tej osoby, rodzeństwo, przyjaciele. To jest cała grupa współchora. Ale... Współczująca, pomagająca, e, będąca w takim napięciu. Ale pamiętasz siebie z tamtego czasu? Tak, ja byłam przerażona. Ja wiesz, na, na początku, jak to spadło na nas, to ja się czułam wiesz, co trochę tak, jak jakby e, mi ktoś powiedział: Proszę pani, e, proszę sobie teraz iść, wybudować e, na tej pustyni miasto. Nie wiem, jak pani to zrobi, ale proszę to zrobić, bo od tego zależy życie pani partnera. Co mniej więcej tak się czułam. I nie wiedziałam w ogóle nawet, jak się zabrać za to. I powiem ci szczerze, że ja podziwiam wszystkich, którzy dają sobie radę z taką sytuacją i chorobą, ponieważ już wiem teraz, jak to, jakie to jest trudne. I ja sobie też zdaję sprawę, że my jesteśmy uprzywilejowani, bo żyjemy w dużym mieście, bo nas stać na więcej, bo... Mamy też mnóstwo przyjaciół i znajomych, którzy natychmiast chcieli nas wspierać. I więc mogę sobie tylko wyobrazić, jak tym, którzy są mniej uprzywilejowani, jak bardzo jest trudniej. Też wydaje mi się, że jeżeli jesteś w takim wspaniałym, pędzącym, cudownym momencie życia, pełnym miłości zresztą, bo byliście zaraz, zaraz po ślubie, to pewnie nie myśli się na co dzień o tym, jak krucha jest życie i pewnie taki moment też zmienia jakiś taki światopogląd. Czy u ciebie to też było tak, że sobie po prostu ten czas trudny sprawił, że postanowiłaś poukładać sobie jakieś rzeczy, które warto poukładać? Wiesz co, ja na pewno podświadomie też sobie zdałam sprawę e, może nawet, nie, tak jak mówię, podświadomie, nawet nie do końca świadomie że z, z takiego doświadczenia też trzeba zaczerpnąć tak dużo, żeby się podzielić tym szczęściem w nieszczęść, które było wtedy to było nieszczęście, dzisiaj jest szczęście. E, że musi z tego, ja chciałam, żeby z tego powstało o wiele więcej, żeby e, podzielić się tą siłą, wiarą i, i takim dobrym, pozytywnym przekonanie, przekonaniem z innymi. Że właśnie ta troska, czułość, nasze wysłuchanie, e, opieka nawzajem naprawdę przenosi górę. Mhm. Czyli dzisiaj jesteście już w pełni w dobrym miejscu? Tak, już od, od dawna na szczęście tak jest. Natomiast, wiesz, to był też bardzo trudny moment, bo jak Rinka wyszedł już ze szpitala po swoim leczeniu, to pamiętam, był to 14 lutego, były walentynki, stąd pamiętam tą datę bardzo dobrze. I słuchaj, i 10 marca miały być jego urodziny. I chcieliśmy je w związku z tym, że już był po leczeniu, pomimo, że jeszcze był osłabiony, ale chcieliśmy je wyprawić. No i wtedy właśnie wybuchła pandemia. A no z tego marca wszystko pozamykano, więc to Tak. dokładnie wtedy. A czy żyjesz, się tak, żeby żyć długowiecznie? Myślę, że dużo spełniam takich warunków, ponieważ dbam o siebie, ale bez przesady, bo pączki dalej je kocham. No tej czekoladki nie chciałaś. Nie, bo takich czekoladek nie jem. Rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat, ale chciałbym go dzisiaj pogłębić. Faktycznie, gdy wczuwasz się w wiele spraw społecznych i chcesz powiedzieć innym, jak warto żyć, co robić, żeby było lepiej. To może powstać taki dysonans, że ty mówisz, wiesz, z takiej pozycji osoby uprzywilejowanej, to sobie też już dzisiaj padło, do osób, które być może zastanawiają się, jak przejść do końca miesiąca, albo po prostu wybierają w sklepie te tańsze produkty. I faktycznie może powstać takie przekonanie, że z czym ty do mnie w ogóle przychodzisz? Przecież je, moim problemem jest, jak wykarmić moje dzieci, a ja to siebie w ogóle postawiam na, stawiam na dziesiątym miejscu, i zdrowie psychiczne to w ogóle nawet nie wiem do końca, o co chodzi. Jakie twoje zdanie na ten temat jakby? I właśnie tutaj dotknęłaś bardzo ważnej sprawy, ponieważ dokładnie te same zastrzeżenia usłyszałam na początku powstawania erynowych kobiet. Mhm. Że no jakim cudem ja wobec tego, e, jeżdżąc w cudzysłowie Bentleyem, mogę e, skierować do dziewczyn, które czasami nie mają pracy, mają trudną sytuację i tak dalej. No i o, o, okazuje się, że nie o to tu chodzi, mhm. Że chodzi o dobre intencje, że to właśnie te osoby, które są uprzywilejowane, i ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę, że jestem w tym gronie, mają obowiązek i przywilej z kolei, żeby pomagać innym, że mają w swoim życiu tą już przestrzeń i doświadczenie i stać je na to, żeby dzielić się swoją wiedzą, wiarą, energią z innymi, którzy. Na to nie mają przestrzeni czasu i możliwości. A oczywiście wiesz, social media i cały nasz świat jest e, takiego przekazu na tyle demokratyczne, że jak ktoś nie chce tego słuchać, albo w to nie wierzy, to nie musi. Mhm. To, co robisz też pokazuje, że ta skorupa w ludziach może pęknąć, że możemy zacząć postawić jakiś taki pierwszy krok właśnie do, do bycia lepszym. Jakie powiedziałabyś takie właśnie uniwersalne słowa do tych, którzy jeszcze się wahają, a być może spotkają ciebie albo założycielki Eryk Nowych Kobiet na waszej trasie po Polsce? Co byś mogła takiego właśnie powiedzieć, żeby przekonać, że warto wam zaufać? E, to jest bardzo proste, Rafał. E, to jest obliczone przez WHO, przez wieloletnie badania Harvardu, e, które trwały w najdłuższe badania świata. Które trwały ponad 70 lat, i zresztą tylko i wyłącznie na grupie mężczyzn, gdzie jest udowodnione przez wszystkich psychologów, lekarzy, neurobiologów całego świata, że przynależność do grupy jest największym faktorem szczęścia. W związku z tym, i my te grupy tworzymy, bo nawet jeżeli masz swoje plemię w życiu, co jest i tak już wielkim szczęściem, to Kolejne, kolejni nowi, nowi ludzie przyniosą ci nowe doświadczenia, nowe bodźce, nauczą cię czegoś. I powiem ci, że nie ma większego bodźca niż inni ludzie. E, ja całego swojego ener doświadczenia energii nie czerpię z książek, mhm. które też czytam, oczywiście, i bardzo cenię, ale zdecydowanie z rozmów z ludzi. Mhm. Warto pamiętać o sobie. Ty o sobie pamiętasz. Co robisz takiego pierwszego, kiedy to ty masz problem? Kiedy to ty jesteś w tych słabszych dniach? To ja jestem, to moje przyjaciółki są wtedy dla mnie. I to zresztą zawsze, wiesz, całe życie tak było, ponieważ ja jestem jedynaczką i całe życie, znaczy no całe dzieciństwo marzyłam o tym, żeby mieć rodzeństwo, którego nie miałam. W związku z tym zbudowałam sobie taki bypass tego już od najmłodszych lat. Taką rodzinę, którą się wybiera. Taką rodzinę zastępczą z wyboru, dokładnie. I tak jest to dzisiaj i ja o to bardzo dbam, to wszyscy, wiesz, moi przyjaciele wiedzą, że ja zawsze jestem taką matką, taką, wiesz, dla nich taką, ja zawsze ich skleję, ja zawsze, wiesz, powoduję to, że my rozmawiamy ze sobą częściej, spotykamy się jeszcze częściej, ja mam wspaniałych przyjaciół, którzy też rozumieją to i doceniają siebie, doceniamy siebie nawzajem bardzo. To są e, wszyscy bardzo mądrzy, kochani, cudowni ludzie. I takich e, też wybieram wokół siebie. E, I wszystko, powiem Ci, jestem w, znaczy jestem w stanie dużo e, naprawdę zrozumieć i, i polubić. Natomiast na pewno nie jestem w stanie zrozumieć i polubić arogancji i od takich ludzi uciekam. Mhm. Wiele zawierzesz w życiu sobie, wiele zawierzesz mądrym ludziom, a zawierzesz też wiele w Twoim życiu Bogu. Oczywiście, bo ja jestem wierząca i e, ja nie jestem wiesz, propagatorką teorii, że wszystko dzieje się po coś, bo to nie jest prawda. E, bo chociażby kiedy ciężko choruje śmiertelnie małe dziecko, to po co to ma być. Więc ja nie, ja nie wierzę w taką teorię. Bardzo często tak jest, ale to nie jest definicja na całe życie. Natomiast. E, to jest to, co dzisiaj, to, co bardzo ciekawego powiedziała Esther Perel teraz na Impakcie w Poznaniu, że wiele straciliśmy też spokoju przez to, że zaprzeczyliśmy religii. Nieważne jakiej religii, w jakim regionie świata ale obchodzi się od wiary, od tego budowania w społeczności wokół religii. I przez to też, wiesz, nastąpił taki czas samotności, tak. niestety przyspieszył jeszcze bardziej. A dla ciebie Bóg równa się tylko Kościół? Nie, 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 nie. A, i, aczkolwiek ja pamię, pamiętam, bo wiesz, Kościół no, niestety bardzo się zmienił. Tak, ale e... też można sobie powybierać, bo też my mamy wybór, czy pójdziemy do parafii, gdzie nie zgadzamy się z daną osobą, czy pójdziemy do kogoś, kto wiemy, że ma dobre intencje? Iż ja, ja akurat przypominam sobie swoje czasy, kiedy ja chodziłam na religię, będąc w szkole podstawowej, kiedy miałam komunię, bierzmowanie. Ja, przypominam, ja wspominam to bardzo dobrze. Ja pamiętam naszą katechetkę, taką cudowną siostrę, taką słodką, opiekuńczą, kochaną, mądrą. Więc ja akurat mam, miałam, miałam to szczęście, że ja nigdy nie spotkałam się z niczym negatywnym w kościele dużo się słyszę, ale faktycznie też najbardziej budują nas te, te własne doświadczenia i chyba o te własne doświadczenia też warto dbać. Dlatego my kibicujemy dzisiaj Koalicji Przeciwko Samotności eee, i życzymy Wam powodzenia, bo przed Wami długa i wyboista myślę droga, ale wierzę, że na końcu będzie to szczęśliwe zakończenie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.